Miłość. Miłość to być blisko, być jednej myśli, czuć tak samo, mieć wspólne cele. To znaczy, że mi zależy. Ja nie wiem, jak się stało to, że jak go pokochałam. Myślę, że jeszcze nie jest to tak, że pokochałam i już, że cały czas uczę się na tej miłości na co dzień. Nie było innego świata. Był tylko jeden świat. Świat ukochanego. Reszta wtedy była nieważna. Dla jego bolesnej męki. I on mi pozwolił, że poczuć to, że jestem, że mogę być w nim zakochana. Że to jest taka miłość oblubieńcza, której nie da się opisać słowami. Nie umiem tego przełożyć na ludzkie słowa. Na pewno nie. Dla jego bolesnej męki. Miłość kojarzy mi się z wiernością, z pewną tęsknotą za osobą, którą się kocha. No i z poszukiwaniem właśnie kontaktu z tą osobą, którą się kocha. Myślę, że miłość to jest właśnie umiejętność cieszenia się czy Panem Bogiem, czy drugim człowiekiem, w pewnym sensie zachwytem nad pięknem i dobrocią Boga i człowieka. I ważnym takim dla mnie elementem miłości jest właśnie to, że można, że ona się jest podzielna, że można się nią dzielić, że nie jest tylko dla mnie. Staram się nie unikać Jezusa, którego kocham. Staram się szukać Jego towarzystwa. I być wiernym temu, czego On ode mnie chce. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To jest dla mnie doświadczenie miłości, ciągle nowe, ciągle zaskakujące. Lubię poznawać, lubię niespodzianki, Pan Bóg mi to wszystko daje i rzeczywiście czuję się obdarowywana przez Niego i no, naprawdę wiem, że moje życie ma być dziękczynieniem Jemu za to, że mnie kocha po prostu. Oczywiście taką odpowiedzią, najlepszą, że tak powiem, jest to, że bardzo lubię modlitwę, bo to jest sedno mojego życia. Chciałabyś ze mną w relacji takiej rzeczywiście bliskiej. I rzeczywiście na wyciągnięcie ręki, że to jest naprawdę mi takie bliskie. Bycie w relacji. To jest to, czym najbardziej lubię się zajmować w życiu. Myślę, że relacja z Bogiem, relacja z Jezusem w życiu zakonnym jest taką relacją bardzo fascynującą w pewnym sensie, ale
też taką bardzo wewnętrzną. Trudno jest o tym mówić. Najbardziej lubię robić? Lubię moją pracę. To znaczy, pracuję trochę w kuchni, a trochę haftuję. Lubię też osobistą adorację Najświętszego Sakramentu. Ja dużo rzeczy lubię. No, na przykład lubię bardzo czytać książki. Co jeszcze lubię robić? Na przykład coś takiego fajnego, na coś dla siebie. Na przykład, no, nie wiem, czy to można by tak powiedzieć, bo no, lubię też tańczyć tak w chwilach rozrywki na przykład. Kiedyś, nie tak dawno, zastanawiałam się nad tym, jaka jest różnica między miłością i zakochaniem. I tak sobie uświadomiłam, że przynajmniej tak tam mojego własnego odbioru, że zakochanie jest jakąś formą fascynacji, takiej uczuciowej, emocjonalnej, a miłość jest postawą woli, jest decyzją. Ona też wiąże się z uczuciem, z emocjami, bo no, człowiek jest całością, więc nie można oddzielać postawy woli od uczuć, ale ta postawa jest ważniejsza. Miłość to więcej niż zakochanie, bo miłość musi być wypróbowana. Musi przejść przez różne doświadczenia, żeby okazało się, że to nie jest tylko przelotne uczucie, ale że to jest coś trwałego, dużo bardziej niż jakiekolwiek emocje oparte na jakichś większych wartościach. Na pewności, przede wszystkim na wierności. Żeby zakochanie przeszło w miłość, to musi być wierność. Bez wierności wszystko się posypie. Kiedy jestem kochana. Wtedy jestem najbardziej szczęśliwa, ponieważ niczego nie muszę się lękać. Wiem, że jestem kochana przez Boga Ojca i czuję się bezpiecznie, pewnie i jestem w 100% wolna w moich decyzjach. W sensie, że wiem, że jeśli On mnie kocha i daje mi swoje zaufanie, to ja wybieram i chcę wybierać to, co On chce. Nie, to jest za trudne. Poczekajcie, bo ja dwa razy wynikałam na gitarze, to nie jest teraz tak łatwo. Można też miłość praktykować poprzez dawanie siebie siostrom. Bo tak jest w Ewangelii, prawda, że nie można kochać Boga, mówiąc tylko o tym, ale trzeba kochać Go w drugim człowieku i dawać miłość drugiemu człowiekowi.
to jest tak, że Jezus zabiera kogoś dla siebie po to, żeby go bardziej, w sposób bardziej czysty otworzyć na innych. Żeby po prostu dać go innym. Przytem spojrzała na Knę, która przytaknęła z uśmiechem, chociaż pozbawiono ją wyrazów uznania. Zakochanie sprawia, że wszystko tak naprawdę jest świeże, że się nie nudzi. Tak jak każdy dzień u nas wygląda niby tak samo, ale przez to, że ktoś bardzo bliski stoi tuż przy mnie i widzę jego obecność, to wszystko nabiera kolorów i w ogóle się nie nudzi. Jest pięknie. Dla mnie właśnie odkrywanie sensu życia zakonnego leży w tym spojrzeniu w wieczność. Gdzie jest wieczna miłość? I taka jest też istota życia zakonnego. To nie jest życie pozbawione miłości. Wręcz przeciwnie, to jest życie, które z zasady powinno być samą miłością i nastawione jest na miłość Boga i w Bogu ludzi. Bez miłości życie zakonne w ogóle nie miałoby sensu. Mogło być gorzej. Żebym ja dwa razy nie mówiła, bo ja nawet tego dwa razy nie powtórzę, co powiem, bo ja na pewno teraz zapomnę. Cześć na siebie. Najbardziej lubię robić? To jest trudne pytanie. Bardziej się denerwuję niż przy pracy przy komputerze.